To jest papież, którego pontyfikat przypadł na taki okres, po Janie Pawle II, czyli po papieżu, którego, można powiedzieć, pontyfikat zdefiniowała zimna wojna. I on był papieżem, który wprowadził Kościół w XXI wiek. I teraz po nim nastąpił Benedykt XVI, czyli papież, który był takim papieżem, używając może terminologii z obszaru stosunków międzynarodowych tego okresu. Mówi się o momencie hegemonicznym Stanów Zjednoczonych, na przykład w stosunkach międzynarodowych. No i pontyfikat papieża Benedykta XVI mniej więcej na ten czas przypadł. No bo on sobie zdawał sprawę z przemian, które zachodzą na świecie. I się nie łudził co do tego. Zresztą chyba w 1984 roku w rozmowie z takim włoskim dziennikarzem Vittorio Messorim, która wyszła pod tytułem Raport o stanie wiary, on tam powiedział coś takiego, co w powszechnej debacie potocznie określane jest mianem proroctwa Ratzingera. I ono się chyba trochę realizuje, że przyszły katolicyzm to katolicyzm w jakimś sensie elitarny, czyli sieć małych wspólnot, ludzi głęboko wierzących, którzy też również swoją postawą życiową jakby pokazują, że jakby czym w praktyce jest wiara i co tam powiedział, no, że Kościół w długiej perspektywie utraci zdecydowaną większość swoich wpływów politycznych i takiej ziemskiej potęgi, którą jeszcze gdzieś niegdzie można obserwować. No to jest to proroctwo Ratzingera, więc on się co do tego nie łudził. Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Szanowni Państwo, ostatniego dnia roku 2022, 31 grudnia, zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Postać bardzo interesująca, z bardzo bogatą karierą, dorobkiem intelektualnym. Uznaliśmy więc Pawłem, że jest to doskonały moment do tego, żeby tą postać i Państwu bliżej przybliżyć, to jest jakby jeden element, ale drugi, żeby przede wszystkim zastanowić się nad jego dorobkiem i nad wpływem tego dorobku nie tylko na sam Kościół, ale także właśnie na politykę międzynarodową. No i tutaj pozwólcie Państwo, że przedstawię naszego dzisiejszego gościa, właśnie Pawła, i tutaj pozwolę sobie jakby krótko uzasadnić, dlaczego zdecydowaliśmy się na taką formułę. No co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, jednym z wielu zainteresowań Pawła właśnie jest twórczość papieża Benedykta XVI. I tutaj pozwolę sobie przywołać tytuł jego rozprawy doktorskiej. Państwo, polityka i Kościół katolicki w doktrynie społecznej Benedykta XVI. Oprócz tego Paweł jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, no a także jest zaangażowany, jest w tej chwili sekretarzem przeglądu religioznawczego, więc uznaliśmy, że jakby przede wszystkim ja uznałem, że jest jakby osobą najbardziej właściwą do tego, żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać, więc pozwólcie Państwo, że przejdę od razu do pierwszego pytania, takiego, które no, oczywiście ma charakter trochę prezentacyjny i porządkujący, ale bez niego trudno byłoby nam głębiej przyjrzeć się właśnie twórczości i osobie papieża Benedykta XVI. Pawle, jak twoim zdaniem powinniśmy oceniać pontyfikat papieża Benedykta XVI? Jakim był papieżem? No widzisz, i to jest fundamentalne pytanie i trudno jest na nie odpowiedzieć. Zawsze jak się ponoć nie wie, jak odpowiedzieć, to się mówi, że to jest dobre pytanie. To ja powiem, że to jest dobre pytanie, bo pomimo tego, dziękuję za to miłe przedstawienie na początku, pomimo tego, że ja się fascynuję w jakimś sensie refleksją Benedykta XVI, tylko zaznaczę nie jako teolog, ale jako politolog religii, jako politolog, człowiek zainteresowany dziejami myśli politycznej. I widzisz, to by trzeba się zastanowić, trzeba by jakieś kryterium przyjąć, żeby wedle tego kryterium ten pontyfikat oceniać. No, pontyfikat każdego papieża przechodzi w jakimś sensie do historii z samego faktu, że ten ktoś był
papieżem. No, Kościół katolicki to jest największa, najstarsza, może największa, to może, żebyśmy teraz się mogli spierać, ale najstarsza instytucja tego, co tutaj możemy roboczo określić jako Zachód, cywilizacja zachodnia, świat zachodni. I ta instytucja przez stulecia wywierała i wywiera wpływ na kulturę, na życie społeczne, na politykę w różnych okresach większy, w innych mniejszy, w różnych państwach jest to różnie, ale fakt, że papież jest istotną postacią dla katolików, pewnie dla wszystkich chrześcijan nie, ale dla katolików jest no, pewnie też nie na co dzień, ale jest w jakimś sensie postacią ważną ze względu na strukturę kościoła, na to jak działa, no, stolica ze względu na to, czym jest stolica apostolska. Do tego dochodzi fenomen Watykanu, tak, suwerennego podmiotu prawa międzynarodowego. I tak zmierza, i musimy zacząć szukać tych kryteriów gdzieś tak się zastanawiając, no bo kiedy w potocznym takim odbiorze Benedykt XVI to na pewno wybitny teolog, jeden prawdopodobnie z najwybitniejszych teologów drugiej połowy XX wieku, czy może przełomu XX i XXI wieku, no ale też teolog w samym Kościele kontrowersyjny. To znaczy, on zresztą pod koniec życia sam, można powiedzieć, narzekał trochę, że jego pisma niektóre są wewnątrz kościelnych struktur edukacyjnych w jakimś sensie cenzurowane. To temat na osobną rozmowę, ale w takim liście już po rezygnacji z urzędu o tym wspomniał. Z drugiej strony to jest papież, którego pontyfikat przypadł na taki okres, no, po Janie Pawle II, czyli po papieżu, którego, można powiedzieć, pontyfikat zdefiniowała zimna wojna, i on był papieżem, który wprowadził Kościół w XXI wiek, i teraz po nim nastąpił Benedykt XVI, czyli papież, który no, był takim papieżem, używając może terminologii z obszaru stosunków międzynarodowych tego okresu, mówi się o momencie hegemonicznym Stanów Zjednoczonych na przykład w stosunkach międzynarodowych, no i pontyfikat papieża Benedykta XVI mniej więcej na ten czas przypadł. To znaczy, no, no, jeżeli przyjmiemy, że ten, jeżeli tak roboczo przyjmiemy, że ten okres zaczął się po upadku Związku Radzieckiego, a skończył, no nie wiem, czy wycofaniem z Afganistanu, niektórzy mówią, no to w tym przedziale się, wewnątrz tego przedziału mieści się pontyfikat Benedykta XVI, czyli ten czas jakby jednobiegunowy moment. Jeszcze szukając innych kryteriów, no a na pewno rezygnacja z urzędu. Tak pilnuje się, żeby nie powiedzieć abdykacja, no bo on zrezygnował z urzędu. Tam jest pojęcie renuntiatio użyte zgodnie z prawem kanonicznym, ale w powszechnej debacie często mówi się rezygnacja, ale abdykacja, ale poprawnie to rezygnacja. No i jeszcze tu by trzeba dodać w ogóle, że on, no w ogóle ta sama jego, może będziemy o tym jeszcze mówić, ta sama jego rezygnacja jest swoistym fenomenem, bo on w zasadzie nie zrezygnował z papiestwa, tylko zrezygnował tak trochę z czynnego jego wykonywania. On zachował tytuł papieża emeryta, dalej chodził w bieli, nie powrócił do swojego imienia sprzed wyboru na papieża, a tak robili poprzedni, no poprzednicy, no w XIII wieku, tak, poprzednik, Celestyn V, no bo te inne przypadki, bo w przypadku tego Celestyna V, no to się uważa, że to jest taki, że jest duża doza prawdopodobieństwa, że on nie został do tego przymuszony, bo potem oczywiście mamy różne przypadki takich rezygnacji z urzędu, ale raczej historycy zwracają uwagę, że one nie do końca mają charakter takiej wolnej decyzji. W przypadku Benedykta XVI raczej przyjmujemy, że to była wolna decyzja, choć oczywiście są i spiskowe czy konspiracyjne teorie dziejów na ten temat. To jeżeli mogę w tym miejscu dopytać o kwestie, które na pewno, które bardzo mnie interesują. Znaczy, powiedziałeś o tym, że no, na pewno jego pontyfikat jest oceniany na kilku płaszczyznach, czyli nazwijmy to tak, ta płaszczyzna wewnątrz Kościoła, no to jest fakt, że był papieżem po Janie Pawle II, co oczywiście miało swoje uwarunkowania i wewnętrzne, i tak jak powiedziałeś, no te, które wypływały z tego, jak wyglądał świat w tamtym czasie. Więc pierwsze moje jakby takie pytanie w ramach trochę jeszcze pociągnięcia tego pierwszego wątku. Czy już dzisiaj jest czas, żeby podsumować jego pontyfikat i znaczenie jego pontyfikatu dla Kościoła? I myśląc trochę, tak jak ty powiedziałeś, z perspektywy politologicznej, nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy Kościół przyjął dobrą strategię, że właśnie po Janie Pawle II zdecydował się na wybór Józefa Ratzingera na kolejnego papieża, no mając oczywiście w pamięci to wszystko, o czym ty powiedziałeś, że to jest profesor prawa
to był profesor prawa kanonicznego, no był to przede wszystkim intelektualista, to czy jakby ta strategia dla Kościoła okazała się słuszna. No i drugi wątek, który mnie też bardzo zainteresował, no powiedziałeś, że jakby na ten moment rezygnacji, spełnienia funkcji papieża, no powinniśmy też patrzeć trochę inaczej niż na jakąś taką klasyczną abdykację, więc czy uprawniony jest pogląd mówiący, że tak naprawdę to my mieliśmy do końca ubiegłego roku dwóch papieży, tylko nazwijmy to w ramach jakichś wewnętrznych, politycznych, byśmy powiedzieli, układów. Jeden z nich decydował się po prostu nie pełnić swojej funkcji oficjalnie, ale Kościół katolicki tak naprawdę de facto miał w tej chwili dwóch papieży. Zacznę od ostatniej części, bo to tak najłatwiej w przypadku drugich pytań. To znaczy, tak przynajmniej, no to był temat bardzo, ta kwestia dwóch papieży. Zresztą ona miała swoje odbicie w popkulturze i był ten film przecież nawet na Netflixie, tak, z Antonem Hopkinsem, między innymi pokazujący ten problem i wcześniej książka. Ale ten problem, to był taki problem, sprawa była delikatna i sami hierarchowie Kościoła bardzo ostrożnie się na jej temat wypowiadali, no bo kiedy Benedykt XVI rezygnował z urzędu, no to on wyraźnie stwierdził, że prosi, nawet w ostatnich tych swoich przemówieniach mówił, że prosi o pełne posłuszeństwo nowemu papieżowi, że on będzie jemu posłuszny. Pierścień rybaka, czyli ten pierścień z herbem, którym papież podpisuje dokumenty, został kiedy upłynął ten termin abdykacji, zniszczony, to znaczy został podrapany, tak? Tak, żeby jakby nie mógł być używany już później, więc on jakby jednoznacznie odżegnał się od wykonywania czynnego urzędu papieża i jakby starał się, z mojej oceny, zadbać o to, żeby nie było co do tego wątpliwości, że jego następca jest głową Kościoła katolickiego. Ale jednocześnie on później to doprecyzowywał już jako papież emeryt w różnych wywiadach, na przykład z Peterem Sewaldem i w takich w danych w 2016 roku ostatnich rozmowach, a później w takim wywiadzie dodanym do jego biografii ostatniej wydanej w 2021 roku. I on, Petera Sewalda, myślę o tej książce, to tam on raczej opisuje siebie tak jak emerytowanego biskupa, no bo po Soborze Watykańskim II biskupi przechodzą na emeryturę. No i zwykle jest tak, że oni mieszkają później w tej swojej diecezji do śmierci, no i są często chowani uroczyście w katedrze w tej diecezji i oni są tymi biskupami seniorami później. Nie są już organami decyzyjnymi w ramach swojej diecezji, ale pozostają nimi. I wydaje się, że taką formułę postulował Benedykt XVI co do siebie, czyli że jest on emerytowanym biskupem Rzymu, i w tym sensie no dalej jakby jego troska o Kościół ma charakter taki, wiesz, kontemplacyjny, modlitewny, już nie czynny, ale jakby pozostaje odpowiedzialny za Kościół, czyli nie odcina się od tego wyboru, nie odrzuca tego wyboru. No jakoś ktoś pomyśli, że jakoś starał się wybrnąć z tej sytuacji pewnie trudnej, no bo sama ta rezygnacja jest ciekawym problemem dla Kościoła, pewnie dla niego osobiście już w ogóle, ale to jakby tak raczej na to trzeba patrzeć, no i to jest wyzwanie dla Kościoła, bo papież Franciszek w zasadzie już od początku swojego pontyfikatu wskazuje, że on nie wyklucza rezygnacji. Więc ten problem się będzie, moim zdaniem, bardzo prawdopodobne, że w przyszłości będzie się powtarzał. Czyli te uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI mogą stać się pewnym standardem później postępowania. To, jak on się zachowywał w trakcie tego, jak zrezygnował, już pewnie kolejni papieże będą z tym porównywani. I pytanie, czy kolejny papież, który zrezygnuje, zastosuje tą formułę, czy będzie postępował zgodnie z tym precedensem, o którym mówił Benedykt XVI, więc to jak najbardziej jest ważne. Przypomnisz mi pierwszą część swojego pytania? Tak jest, znaczy pierwsza część pytania odnosiła się jakby trochę właśnie, wracając do tego języka nauk politycznych, czy Kościół przyjął właściwą strategię po Janie Pawle II, że zdecydował się właśnie na wybór na papieża Józefa Ratzingera. Tak. Wiesz co, i to jest tak, no bo musimy pamiętać o tym, że Kościół katolicki, my jakby w takim powszechnym odczuciu, no papież
I tak jest, ma olbrzymią władzę, papież osobiście, jednostkowo. W zasadzie wiesz, splata w sobie, używając kategorii nauk politycznych, władzę wykonawczą i sądowniczą, no a do tego jeszcze z kategorii religijnej tą władzę religijną. Więc on w tej postaci splata się niesamowita władza, choć jej wybór jest w pewnym sensie papieża demokratyczny. Oczywiście mówię w pewnym sensie. Nie jest to demokracja bezpośrednia wszystkich katolików na świecie, no ale wybiera papieża kolegium kardynalskie. Kolegium, które w jakimś sensie jest mianowane przez samego, przez poprzedniego papieża, no ale często przez kilku papieży, no bo to kolegium powstaje. To jest grupa. Ja w tej chwili nie pamiętam, ilu jest kardynałów z czynnym prawem głosu, ale wydaje mi się, że około 230. Czyli wyobraźmy sobie, że jest to relatywnie bardzo wąska grupa osób, która no, na pewno się zna. W mniejszym lub większym stopniu. Oni mają przecież różnego rodzaju grupy robocze, spotkania, nie wszyscy, ale większość z nich się doskonale zna. I tutaj się na pewno pojawia polityka. I na pewno się pojawia polityka taka, wiesz, która różne frakcje. I o tym się pisze, o tym się mówi. I jakby przed wyborem na papieża, kiedy Jan Paweł II zmarł, no, Ratzinger był dziekanem kolegium kardynalskiego. On prowadził uroczystości pogrzebowe. Wcześniej, kiedy Jan Paweł II już był bardzo chory, to on przygotował medytację do Drogi Krzyżowej. I to była bardzo głośna sprawa, bo on wtedy powiedział o brudzie w kościele i o tonącej łodzi świętego Piotra. Te słowa zostały bardzo tak odebrane, no, jako bardzo, bardzo odważna, ostra wypowiedź. Więc jakby Ratzinger rysował się jako główny faworyt po śmierci Jana Pawła II do bycia jego następcą. Ja już będę abstrahował jakichś takich plotek, gdzie niby Jan Paweł II też o tym mówił. Nie udało mi się tego potwierdzić, tak jakieś tam się pojawiają informacje, ale generalnie jest takie powiedzenie, że kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem. Czyli często ci faworyci medialni potem nie wygrywają tych głosowań, ale Ratzinger wygrał. I wygrał je bardzo szybko. Konklawe nie trwało długo, czyli to świadczy o tym, że kolegium kardynalskie było wtedy raczej zdecydowane co do jego urzędu. Ciekawo, oczywiście nie znamy oficjalnych wyników konklawe, ale w literaturze przedmiotu pojawiają się takie przecieki, no bo no niektórzy kardynałowie gdzieś tam ujawniają, no jak to ludzie, prawda, jak kto głosował, no i wiele wskazuje, że już wtedy, w roku 2005, Jorge Mario Bergoglio był głównym faworytem po Józefie Ratzingerze do papiestwa. Tak? No, niby zyskał najwięcej głosów już wtedy. Ale wracając do tego, czyli Ratzinger został tym papieżem, że można powiedzieć, był pewny, był faworytem i wygrał jako faworyt. Czy był w najbliższym otoczeniu Jana Pawła II? Był wcześniej prefektem Kongregacji Nauki i Wiary. To była kongregacja, która w zasadzie w największym stopniu determinowała kwestie związane z, no, z kształtem doktryny społecznej, doktryny całej Kościoła. Zresztą w 1992 roku, kiedy katechizm Kościoła został nowy przygotowany, no to Ratzinger był koordynatorem w ogóle jego przygotowania. Ale już teraz do czego zmierzam? Czyli można powiedzieć, że elita Kościoła katolickiego w 2005 roku była zgodna co do tego, że naturalnym następcą Jana Pawła II będzie Józef Ratzinger. Ale czy to miał być długi pontyfikat? No nie miał to być długi pontyfikat. Oczywiście, gdyby Józef Ratzinger nie abdykował w 2013 roku i zmarł teraz, no to to byłby pontyfikat, szybko liczę, wybaczcie mi, jeśli się pomylę, 18-letni, tak? Więc można by powiedzieć, że też najkrótszy by nie był. No ale generalnie, kiedy on się urodził w 27 roku, więc kiedy zasiadał na tronie Piotrowym, no to już był człowiekiem starszym. Więc można było przyjąć, że i tak się mówiło wtedy, że to ma być trochę pontyfikat przejściowy. Po jakby łagodne, nie rewolucyjne przejście po tym okresie bardzo długim pontyfikatu Jana Pawła II,
charyzmatycznego człowieka, tak trzeba, każdy chyba powie, niezależnie od tego, jaki ma stosunek do niego jako osoby i do jego pontyfikatu. No i jeszcze postaci, która stała na czele Kościoła w takim wyjątkowym momencie dziejowym, jaka była zimna wojna i roli, jaką Kościół odgrywał, przynajmniej w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Polsce wtedy. Więc i czy to był, i czy to był dobry, czy to był dobry wybór? No i mi się wydaje, to znaczy jakby to jakby pewnie takie, jakby nie będzie to tak super odebrane u miłośników Benedykta XVI, ale dzisiaj, a jeszcze do oceniania, bo to jest, czy oceniać. Wydaje się, że warto oceniać to na każdym etapie, już po wyborze i teraz, i za 10, za 20, i za 100 lat, bo wtedy każda ocena z każdej perspektywy wnosi coś wartościowego. I czy to był, no, mi się wydaje, że projekt Benedykta XVI, jeżeli możemy tak powiedzieć, reformy Kościoła, no on się w jakimś sensie nie powiódł. O ile ja już nie chcę mówić o jakichś faux pas, które się czasami mu zdarzały, już w zasadzie na samym początku muzułmanie się obrazili, na przykład, bo on odwołał się do czasów Bizancjum, użył tam przykładu cesarza bizantyjskiego. Już nie wchodząc w szczegóły, jakby jego kompetencje medialne były na pewno niższe niż Jana Pawła II. Oczywiście to jeszcze nie przesądza o wszystkim. Później zaczęły się różnego rodzaju skandale w jego najbliższym otoczeniu, już na sam koniec ta sprawa tego kamerdynera, który wynosił dokumenty, no i takie wewnętrzne kościoła. No i gdzieś popatrzymy na to dziedzictwo, to można powiedzieć, że papież Franciszek wiele tych jego projektów nie kontynuował, a w zasadzie nawet ten taki flagowy projekt związany z szerszym udostępnieniem możliwości udziału w mszach trydenckich, czyli tych sprawowanych wedle rytu przedsoborowego, tak upraszczając mówię, no to ostatnie zmiany papieża Franciszka doprowadziły do tego, że w zasadzie te msze są już bardzo trudne, że trudno bardzo jest w nich brać udział. Więc to jakby o tym trzeba powiedzieć, ale no, wiesz, Kościół kieruje się swoją logiką, której chyba nie można przekładać na logikę takiej polityki państw. Wiesz, no jednak papież to nie prezydent. No, jednak Ratzinger podjął, Benedykt XVI podjął wiele strategicznych decyzji. No, on współkształtował kolegium kardynalskie. On dokonał jednak wielu takich przedsięwzięć związanych, no, w okresie, to za Franciszka sfinalizowano, ale w okresie Benedykta XVI bardzo mocno dialog z Chińską Republiką Ludową na przykład postępował, który już w okresie pontyfikatu papieża Franciszka zaowocował takim porozumieniem, no trochę takim przypominającym porozumieniem między władzami PRL a kościołem katolickim, wiesz, dotyczącym mianowania biskupów, tak, jakiego wspólnego, jakiegoś konsensualnego mianowania biskupów. No ale na to, dlatego na to wszystko trzeba patrzeć z różnych perspektyw. Mi się wydaje, że jednak dorobek teologiczny, a w takim szerszym sensie filozoficzny Józefa Ratzingera, później Benedykta XVI, no to jest wielki kapitał, który dla Kościoła. I nawet jeżeli on w tym momencie nie jest, nie wiem, w mainstreamie myśli Kościoła, no to on w nim zostanie i na pewno będzie takim punktem, do którego w różnych okresach historycznych będzie się można odwoływać. Znaczy, to idąc w takim razie trochę w ślad za tym, co powiedziałeś, że no przede wszystkim jak interpretujemy w ogóle czy samą funkcję papieża, czy w ogóle myślimy o kościele, czy to katolickim, czy jakikolwiek innych kościołach, to czy powinniśmy unikać tego, żeby myśleć, że to są takie same podmioty jak podmioty czysto polityczne, czyli podmioty państwowe. One oczywiście też w stosunkach międzynarodowych występują i pozwolę sobie przejść już jakby na ten obszar. No i chciałem się ciebie zapytać, jaki był stosunek Benedykta XVI do przemian współczesnego porządku międzynarodowego. Jak w tym kontekście Benedykt XVI interpretował no, zachodzące na świecie zmiany, oczywiście w okresie, w którym jeszcze papieżem nie był, ale także w momencie, kiedy już swój pontyfikat sprawował. No i jak w tym kontekście właśnie tego, co się na świecie działo, on interpretował interes Kościoła katolickiego? Kiedy on zostawał papieżem i w tych ostatnich latach jeszcze, kiedy był kardynałem, no to takim głównym problemem międzynarodowym był terroryzm, prawda? Mamy 2001 rok, 11 września, takie symboliczne wydarzenie i później mamy już te kolejne jakieś wielkie zamachy, które wstrząsają
państwami zachodnimi i on bardzo dużo miejsca temu poświęcał. Bardzo jakby jasno starał się potępić terroryzm motywowany religijnie, ale jednocześnie w taki sposób, żeby nie pozwolić na zarzuty, że ortodoksja religijna naturalnie musi prowadzić do terroryzmu. On starał się pokazywać, że terroryzm motywowany religijnie wynika z wypaczonego rozumienia religii. No i to była różna obszar dla wielu kontrowersji, dla krytyki z różnych obszarów. On jakby, wiesz, to jest ciekawy problem, jakby, no oczywiście stał na gruncie doktryny społecznej Kościoła, mówił o pokoju, o solidarności międzynarodowej, na forum ONZ nawoływał do współpracy państw. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że Kościół katolicki od samego powstania ONZ, bardzo jest tam obserwatorem, bardzo wspiera tą ideę współpracy międzynarodowej państw. Oczywiście przy okazji on by chciał, żeby ta współpraca była gdzieś tam przy uwzględnieniu katolickich, chrześcijańskich wartości, które w rozumieniu Kościoła są uniwersalne, no i można je dostosować do każdego miejsca na świecie. Jakby, no, nie będę mówił teraz jak się do konkretnych wydarzeń, no bo tego było bardzo dużo mimo wszystko w ciągu tych lat pomiędzy 2005 a 2013 rokiem, no chociażby wojna w Libii wtedy, tak, interwencja NATO w Libii w tamtym okresie się rozwijała, ale jakby myślę, że warto podkreślić, i to widać w doktrynie społecznej Benedykta XVI, że to, ja nawet takie coś napisałem gdzieś, że to jest papież zachodniej demokracji. To znaczy on jakby stał na takim stanowisku i mówił to na przykład w trakcie pielgrzymki do Angolii. Zresztą te wystąpienia z Angolii warto poczytać, bo w mojej ocenie tam w najkrótszej formie, ale jednocześnie najbardziej tak jednoznacznie on wyraził swój pogląd na temat demokracji i tego, jak państwo prawa powinno wyglądać. To znaczy on stał na stanowisku, no że jakby państwo prawa i demokracja, no to jest w tym momencie historii, w którym jesteśmy, w jakimś sensie model naturalny i uniwersalny, właśnie mówię, no bo w Angolii, czyli w takim kraju, który nie ma tradycji zachodnich, no i co ważne, no on uważał, no że jednak ten model państwa prawa i demokracji mógł się ukształtować najlepiej na gruncie państw o tradycji chrześcijańskiej, że jednak wartości chrześcijańskie to jest naturalne podłoże, gdzie ten model państwa prawa i demokracji się rozwinął. No i co ważne, ale o czym on mówił, no tam jednak nie ma relatywizmu wartości, są jednak pewne prawdy dane. No i on tego też używał w polemice z, no bo on sobie zdawał sprawę z przemian, które zachodzą na świecie i się nie łudził co do tego. Zresztą chyba w 1984 roku w rozmowie z takim włoskim dziennikarzem Vittorio Messorim, która wyszła pod tytułem Raport o stanie wiary, on tam powiedział coś takiego, co w powszechnej debacie potocznie określane jest mianem proroctwa Ratzingera. I ono się chyba trochę realizuje, że przyszły katolicyzm to katolicyzm w jakimś sensie elitarny, czyli sieć małych wspólnot, ludzi głęboko wierzących, którzy też również swoją postawą życiową jakby pokazują, że jakby czym w praktyce jest wiara i co tam powiedział, no, że Kościół w długiej perspektywie utraci zdecydowaną większość swoich wpływów politycznych i takiej ziemskiej potęgi, którą jeszcze gdzieś niegdzie można obserwować. No to jest to proroctwo Ratzingera, więc on się co do tego nie łudził. I to było widać w jego wystąpieniach, że on w każdym miejscu, gdzie był, przynajmniej w tych państwach zachodnich, starał się mówić o tym, że no żeby zachować, no to zachować to jądro kultury chrześcijańskiej, no bo bez niego ten system, który stworzyliśmy już świecki, którego jesteśmy dumni, może upaść albo nie móc się rozwijać. Nie wiem, czy on miał rację, ale tak to postrzegał. Znaczy, no to w tym kontekście nasuwają się co najmniej dwa pytania, no bo okres jego pontyfikatu to jest jakby dostrzeganie coraz większego pęknięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami zachodniej Europy. No bo z jednej strony Europa, która właśnie no bardzo mocno chciała jakby trochę jakby już nie tyle kontestować, co jakby pokazywać swoją różnicę poglądów co do, nazwijmy to, zaangażowania wojskowego i politycznego w różnych częściach, w częściach świata. Jego pontyfikat to jest przecież cały czas trwająca
rozpoczęta w 2003 roku wojna, druga w Iraku, to jest cały czas obecność amerykańska w Afganistanie, więc nasuwają się co najmniej dwa pytania. Jak i czy w ogóle odnosił się do kwestii amerykańskiej polityki zagranicznej, amerykańskiego przywództwa, czy też modelu właśnie takiego polityczno-społecznego, które prezentowały w tamtym czasie Stany Zjednoczone, czyli mamy tutaj i jeszcze spuściznę George'a Busha juniora i Baracka Obamy, no a z drugiej strony mamy też właśnie no, to, co dzieje się wewnątrz Europy, wewnątrz Unii Europejskiej, no, bardzo mocno rosnąca pozycja Niemiec. Mamy to, o czym ty powiedziałeś, czyli arabską wiosnę i no, już narastający od pewnego czasu problem uchodźców z terenu Afryki Północnej. No, to generowało bardzo wiele problemów społecznych i politycznych i czy właśnie no, w kontekście takich tych chyba najważniejszych tutaj papież Benedykt XVI również zabierał jakieś stanowisko. Tak, ja tu tylko sprostuję, że ja powiedziałem o wojnie w Libii. Wojna w Libii dziękuję za sprostowanie, ale chodzi mi o arabską wiosnę, tak, która się w 11 roku zaczęła, wojna w Libii chwileczkę później, ale jakby uznaję ją za część tego procesu. Tak, to jest... No, relacje Benedykta XVI ze Stanami Zjednoczonymi nie są sprawą prostą. No bo z jednej strony jeszcze Józef Ratzinger, on bardzo wyraźnie jakby podkreślał, że model amerykańskiej wolności religijnej to jest taki model, który powinien może właśnie być realizowany we współczesnych rozwijających się państwach, czyli taki model, w którym jest wiele, a pamiętajmy, że Kościół w Stanach Zjednoczonych tam różne kryzysy przechodził i różne skandale wokół niego wybuchały, ale mimo wszystko, że system amerykański gwarantuje wolność religijną taką pozytywną, czyli że kościoły mogą działać, rozwijać się i jakby realizować swoje cele, w tym Kościół katolicki. Ale no, Benedykt XVI odwiedził Stany Zjednoczone. Był w roku 2008 w Stanach Zjednoczonych w okresie prezydentury Baracka Obamy. No, on tam nie został dobrze przyjęty. To znaczy on był... No, on słynął. No, Benedykt XVI stał się na takim bardzo tradycjonalistycznym stanowisku odnośnie do moralności, nie wiem, spraw związanych z społecznością LGBT, no raczej no, no potępiał. Nie ma takiego podejścia jak papież Franciszek, takiego bardziej otwartego. No i to i w tym obszarze takie sygnały w Stanach Zjednoczonych wtedy administracja demokratyczna mu wysyłała. Ale bo, o ile na przykład Jan Paweł II w końcowym okresie swojego życia, można powiedzieć, parę razy potępił politykę Stanów Zjednoczonych, tak, no chociażby no, przed inwazją drugą w Iraku, przecież spotkał się z Tarikiem Azizem i potępił Stany Zjednoczone za to, co, znaczy za, no, za ideę tego przedsięwzięcia, co zresztą spowodowało dużą krytykę wobec papieża. No Benedykt XVI tak wielkich inicjatyw no, potępiających amerykańską politykę na taką, jak nie podejmował. Dzisiaj bardzo często, no znaczy dzisiaj, no w ogóle oceniamy wydarzenia historyczne, często zestawiając je z tym, co dzieje się obecnie. No i w kontekście wojny na Ukrainie, od jej początku pojawiały się takie często głosy krytyki wobec papieża Franciszka. W Polsce one wybrzmiewały szczególnie, ale w wielu miejscach na świecie, związane z brakiem potępienia dla rosyjskich działań na Ukrainie. No, w końcu potem się te takie, no, kilka takich, może nie tak ostrych głosów, jak niektórzy by oczekiwali, ale pojawiło się takich wypowiedzi Franciszka na ten temat. No, u Benedykta XVI takich wypowiedzi nie było również. Oczywiście też wydaje się, że trzeba by się zastanowić, czy możemy wydarzenia różne porównywać w taki sposób, jakby z okresu jego pontyfikatu. No jednak takiej wojny na taką skalę w Europie na przykład ono nie było, więc można by się zastanowić, co zrobiłby dzisiaj Benedykt XVI. Ja przyznam, że nie wiem, ale też nie jestem pewny, trafiłem na taką informację, ale nie udało mi się potwierdzić źródła, więc
Nie jestem na 100% pewny, czy taka wypowiedź Józefa Ratzingera jeszcze padła, no ale Józef Ratzinger ponoć napisał kiedyś, że wojna przeciwko nazistowskim, hitlerowskim Niemcom miała charakter wojny sprawiedliwej wtedy. Tak, że jakby, więc to też pokazywało, tylko to było na wczesnym okresie jego twórczości teologicznej, więc czy nie zmieniłby poglądów i jakby się, jak się później jako papież w taki sposób się nigdy wobec żadnego konfliktu nie wypowiadał. Ale jakby mi się wydaje, że jednak Benedykt XVI no to był, stał na stanowisku no takiego, że zachodni porządek międzynarodowy, ale z centrum w Europie, on często mówił Europa, że jest tradycja europejska i ukształtowana na jej gruncie demokracja, państwo prawa, to jest model, który ma duży, no, bardzo mocno uniwersalny charakter i powinno się go bronić i o niego dbać. W tym sensie pewnie zawsze był bardziej powściągliwy w krytyce polityki państw europejskich, szerzej zachodnich. Znaczy, no tutaj jakby ja co prawda pytałem o Stany Zjednoczone i przede wszystkim Europę rozumianą jako państwa tej starej Unii, czyli państwa zachodnie, ale no sam jakby też trochę wywołałeś temat, że no ciekawe jakby się zachował przy dzisiejszym układzie, byśmy powiedzieli, kształtu systemu międzynarodowego. Wspominałeś o tym, jakie relacje mniej więcej budował z Chinami, ale no nie mogę jakby uciec od dwóch kwestii, czyli z jednej strony ten dialog ekumeniczny i tutaj oczywiście relacja z cerkwią prawosławną, no a dwa, to jest jak Józef Ratzinger, jeżeli odnosił się do polityki rosyjskiej, więc myślę, że to jest jakby jeden obszar, a drugi, który też trochę jakby wywołałeś, to jest czy ten papież też miał jakby właśnie, no poza tym aspektem legalności, o którym mówiłeś, jakiś jasno wyartykułowany stosunek do samej wojny, do w ogóle wykorzystania przemocy w stosunkach międzynarodowych. No i myślę, że drugi temat, bardzo ciekawy, no bo jakby trochę za twoją inspiracją i analizy już wypowiedzi kolejnego papieża, myśmy przecież też podjęli wątek badania w ogóle pomysłu wykorzystania broni atomowej, jak to wygląda w doktrynie Kościoła katolickiego, więc czy tutaj za Józefa Ratzingera też jakieś wypowiedzi w tym obszarze się pojawiły? Tak, no jeżeli chodzi już o stosunek do Rosji, no to jemu się w cudzysłowie trochę upiekło, no bo tylko Gruzja miała miejsce w 2008 roku w trakcie jego pontyfikatu, no bo Krym to 2014 rok, tak, to już na Franciszka wypadło, ale nie, no to znaczy był w Kościele katolickim, może jest taki nurt, który bardzo postulował coś w rodzaju porozumienia pomiędzy Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną. Zresztą Franciszek spotkał się z patriarchą Cyrylem, chyba, o ile się nie mylę, na Kubie, więc później to było kontynuowane, taki nurt, który widział w cerkwi partnera, który no w jakimś sensie również walczy, tak upraszczam, ale żeby to było skrótowo, o takie tradycyjne wartości. No w okresie pontyfikatu Benedykta XVI miało miejsce spotkanie w Polsce arcybiskupa Michalika z tym, co na pewno działo się za zgodą Watykanu, to można by uznać za jakiś taki krok w kierunku dialogu z cerkwią, no ale fakty są też takie, że Benedykt XVI nigdy do Moskwy nie pojechał, więc to też nie można uznać tego za jakiś przesadny sukces. On w jego pismach można znaleźć pewną taką szacunek i podziw dla myśli rosyjskiej, to znaczy tam się pojawiają odwołania i do Dostojewskiego, i do Sołowiowa, więc można przyznać, że o Sołżenicynie jako dysydencie walczącym z komunizmem pojawiają się wspominki, więc nawiązania, więc jakby Benedykt XVI był otwarty na myśl rosyjską, jakby się zachował wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No wiesz, mogę sobie pospekulować, prawda, bo mi się wydaje, o ile
Papież Franciszek jest z innego trochę kręgu kulturowego. To fajnie wybrzmiało w rozmowie tutaj na naszym kanale z Pawłem Kowalem. Polecam zainteresowanym tą rozmowę. Tam to jest fajnie wyłożone. Papież Franciszek jakby jest z Ameryki Południowej, miejsca na świecie, które w jakimś sensie było przestrzenią dominacji, realizacji hegemonii Stanów Zjednoczonych i inna tam jest wrażliwość na politykę amerykańską. Józef Ratzinger jednak urodził się w Niemczech, no w okresie II wojny światowej, tak? No, miał epizod Hitlerjugend, to przymusowo oczywiście, również został powołany do takiej służby pomocniczej, trafił do obozu jenieckiego później i to jakby doświadczenie europejskie, niemieckie jest, myślę, że na pewno problem Ukrainy byłby mu dużo większe zrozumienie byłoby u Benedykta XVI dla problemu, skomplikowania problemu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No i w związku z tym pewnie uniknąłby wielu takich niefortunnych wypowiedzi, które niestety przydarzyły się papieżowi Franciszkowi. Przypuszczam, że może, żeby jednak no, w większym stopniu no, nie relatywizowałby tak tego konfliktu, tylko w większym stopniu by pozwolił sobie na jednak, no bardziej by się wpisał, jego myśl bardziej by się wpisała w tą ideę, no, że Ukraina walczy o przyłączenie się do Zachodu. Zachodu, który on rozumiał jako strefę praworządności, strefę demokracji, strefę jakby poszanowania godności człowieka, wolności religii i tym podobne. Ale na pewno nie wiem, więc nie chcę mu wkładać w usta czegoś, czego nie powiedział. No, miał szczęście, że został uwolniony tak od tego wyzwania. I odnosząc się do wojny i do broni, no, największym problemem, to był okres wojny z terroryzmem, więc w jakimś sensie najwięcej wypowiedzi jest o tym, ale Benedykt XVI również mówi o wojnie. Tutaj jego to jest prosta kontynuacja nauki Kościoła katolickiego. Pamiętajmy, że po Soborze Watykańskim II Kościół jakby mniej mówi o wojnie, tylko o pokoju. Jakby zmienia się tak by ciężar narracyjny i jakby oczywiście nawołuje do pokoju, to jest takie banalne stwierdzenie. Na forum ONZ apeluje do społeczności międzynarodowej, która powinna tworzyć warunki do pokoju, unikać przesadnego jakby rozwarstwienia ekonomicznego. Tu mały przypis, 2008 rok to też kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych i przecież w jego jednej encyklice w zasadzie duża część dotyczy tego problemu właśnie kosztów kryzysu ekonomicznego, jakie ponoszą ludzie w różnych częściach świata. A o samą broń jądrową, o ile dobrze pamiętam, bo to sobie mam uporządkowane, w trzy razy w okresie pontyfikatu Benedykt XVI mówił o broni jądrowej, no i on raczej apelował o rozbrojenie, tak? On jest fajna wypowiedź jeszcze przed pontyfikatem w 2004 roku w Monachium, taka debata się odbyła między Józefem Ratzingerem a Jürgenem Habermasem, wielkim jeszcze żyjącym niemieckim filozofem, przedstawicielem szkoły frankfurckiej. To tam Ratzinger mówi o broni jądrowej, że to jest coś takiego, że jakby stworzyliśmy broń. Że ta broń z jednej strony jest w stanie zniszczyć życie na Ziemi, a z drugiej strony energia jądrowa może czynić dużo, dużo dobrego. No i to jest kwestia pytania o wartości właśnie, że jakby, no i druga sprawa właśnie, że broń jądrowa jest w stanie zniszczyć, no mamy broń, która może nas wszystkich zniszczyć, to jeszcze większe na nas wymagania etyczne nakłada, ale no miał szczęście, że w zasadzie nie musiał się mierzyć z takim problemem, wiesz, że ktoś użyje tej broni, że jest szantaż atomowy. No on był oczywiście cały czas i gdzieś tam w tle, to tylko nie na taką skalę, tak? Gdzieś były te projekty, czy pakistańskie, czy Iranu, czy Korei Północnej, wtedy jeszcze różnie realizowane, ale jakby papież, no, on o tych kwestiach raczej nie mówił, tylko ograniczał się do po prostu apelu o pokój, rozbrojenia nuklearnego, przeznaczenia środków, które są na zbrojenia, na projekty społeczne. Słuchaj, jak pozwolisz, ostatnie już pytanie.
No, pamiętam, że jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, to powiedziałeś, że no, w przypadku papieży, no to każdy pontyfikat, można powiedzieć, że już zapisuje się w historii Kościoła i nie tylko z samego tego powodu, że po prostu już się odbył. I na pewno z perspektywy czasu osoby, które są bliżej dalej Kościoła katolickiego, nie wiem, będą to oceniały z perspektywy państw europejskich, azjatyckich czy właśnie Ameryki Południowej. No, im dalej będzie od tego pontyfikatu, to będzie bardzo, znaczy, tak naprawdę będziemy pewnie w tej sferze takiej, można powiedzieć, świadomości powszechnej pewne rzeczy upraszczać i spłycać. Niewątpliwie jedną z cech rozpoznawczych tego papieża będzie to, że właśnie tak jak powiedziałeś, no po bardzo wielu latach, nawet wiekach, był pierwszym, który zdecydował się na rezygnację z urzędu papieża. I chciałem się ciebie na koniec zapytać, jak twoim zdaniem ta jego konkretna decyzja wpłynęła właśnie na Kościół katolicki, jakie może mieć potencjalnie dalsze implikacje? No, wiesz, ja stoję na stanowisku jednak, że jest to przejaw sekularyzacji instytucji Kościoła. W takim sensie sekularyzacji rozumianej tak, że po prostu coraz więcej świeckich standardów przyjmowanych jest do świata, do Kościoła, tak, który te świeckie standardy no, w jakimś sensie naturalnie powinien odrzucać, ale tak jak wcześniej biskupi, tak jak wprowadzono jednak bardzo wiele rozwiązań ze świata, tak jak kiedyś może świat zewnętrzny czerpał z Kościoła, to jest nawet takie słynne powiedzenie Karla Schmitta, że wszystkie, czy tam zdecydowana większość pojęć z zakresu nauki o państwie i prawie to sekularyzowane pojęcia teologiczne, to teraz mamy taki odwrotny proces, że Kościół chyba trochę do tego świata się dostosowuje. I to będzie w mojej ocenie decyzja mająca bardzo daleko idące konsekwencje, które będziemy w następnych 10 leciach obserwowali. Fajnie taki tekst przeczytałem, gdzieś, to nie polski, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale tam autor, to taki esej był, że zastanawiał się, jakie decyzje, o, czy Jan 23 zwołałby Sobór Watykański II, jeśli wiedziałby, że w ogrodach watykańskich mieszka Pius XII? Czy Jan Paweł II przyjąłby radykalne stanowisko przeciwko komunizmowi i Związkowi Radzieckiemu, wiedząc, że obok gdzieś mieszka Paweł VI, który, można powiedzieć, miał delikatne, prosocjalistyczne, delikatnie mówiąc, sympatię. No, jakby zachowywał się Józef Ratzinger, gdyby Jan Paweł II cały czas żył. No i teraz Franciszek miał ten problem. I były przecież były środowiska w kościele, które wprost odwoływały się wprost próbowały przeciwstawiać no, myśl i postać Benedykta XVI Franciszkowi. Benedykt XVI był tutaj bardzo jakby ostrożny. Nigdy nie dał się zinstrumentalizować, bo to by była czysta instrumentalizacja, tak? Grup kardynałów różnych, środowisk katolickich, które no, nie zgadzały się z decyzjami Franciszka, no i wręcz nawet sugerowały, że jest nielegalnym papieżem, że Benedykt XVI jest dalej papieżem. Były też takie głosy. On nigdy w to To trzeba podkreślić, nigdy w to nie poszedł, ale sam ten i to wszystko, no znaczy może tak, na pewno z jednej strony w dzisiejszym świecie no wymagającym, tempo życia jest niesamowite, to trzeba nawet pielgrzymki papieskie. Zresztą jednym z powodów, no, jak Benedykt XVI mówił, że no to tak śmieszne trochę, no bo on tak potem parę razy kluczył z tymi, tak na marginesie, z tym wyjaśnieniem, dlaczego abdykował. Ale jeden z powodów podał przyczyny zdrowotne, bo miał lecieć później na Światowe Dni Młodzieży do Brazylii. I uważał, że w swoim tym wieku nie jest w stanie już tej podróży odbyć. Ale ale użyłem tego, żeby coś innego pokazać. No dzisiaj papież funkcjonuje na niesamowitym wysokim poziomie intensywności medialnej, decyzyjnej. No ta osoba jednak musi olbrzymią ilość decyzji podejmować. No to teraz pytanie, no czy ludzie po 80 są w stanie, nie chciałbym, żeby ktoś mi tu ageizm zarzucić, na pewno są tacy, którzy są w stanie, Joe ale są Biden.
Joe Biden na przykład, ale czy ludzie są w stanie no po prostu bardzo długo i dożywotnio pracować? No widzisz, przecież gdyby Benedykt XVI teraz żył, to przecież 90 kilka lat, 95 lat chyba, też tak liczę na szybko, proszę mi wybaczyć, jeśli się pomyliłem, to przecież on, no, czy on był w stanie podejmować decyzje, efektywnie zarządzać tą instytucją i w tym sensie to może to jest wyjście, może to jest ratunek dla Kościoła. Z drugiej strony, no mamy taką no, desakralizację tego urzędu. No to już nie jest coś, to jest już tak jak polityk, prawda? Już jak polityk idzie na emeryturę, tak papież idzie w pewnym momencie na emeryturę, prawda? Sam o tym decyduje, ale ktoś może pomyśleć, że to jest kolejny moment ozierania tego Kościoła z tej tajemnicy, z tej, no bo katolik wierzący mógłby powiedzieć, że przecież no, skoro Duch Święty wskazał tą osobę na papieża, to będzie ją wspierał tak długo, jak to będzie potrzebne. Tak można myśląc religijnie, można by powiedzieć. No, ale pragmatyka jest inna więc odpowiadając prosto na twoje pytanie, decyzja o rezygnacji Benedykta XVI, niezależnie od tego, czy takie rezygnacje będą się powtarzały, ja uważam, że będą się powtarzały, ona odmieniła oblicze Kościoła i pewnie dla takiego powszechnym odbiorze może to będzie to, przez co ten papież będzie zapamiętany. Pawle, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, za wszystkie informacje, przemyślenia. Szanowni Państwo, Kościół katolicki, podobnie jak inne kościoły, jak inni przedstawiciele wyznań, no są częścią systemu międzynarodowego. W naszym kręgu kulturowym Kościół katolicki odgrywał i odgrywa nadal bardzo istotną rolę, więc z tej perspektywy przyglądanie się, analizowanie, badanie myśli społeczno-politycznej Kościoła katolickiego, no, które tutaj wyrazem właśnie są i wypowiedzi, i twórczość kolejnych papieży jest bardzo ważna. Nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyła Benedykta XVI, który zmarł ostatniego dnia grudnia 2022 roku. Zachęcamy Państwa do tego, żeby do jego właśnie twórczości w tym obszarze sięgać. Paweł też w swojej wypowiedzi powiedział coś takiego, że no, będzie to twórczość, która pewnie z czasem będzie nabierała jeszcze nowego znaczenia. Zwrócę też Państwa uwagę na tą taką przysłowiową, takie przysłowiowe proroctwo Ratzingera dotyczącego tego, jak może też się zmieniać właśnie w tym układzie takim i strukturalnym, i funkcjonalnym sam Kościół. No, zachęcam Państwa do tego też, żeby z Pawłem wejść w polemikę pod naszą rozmową na YouTubie bądź na Twitterze. Mamy nadzieję, że temat był dla Państwa interesujący. Jeżeli tak, to zachęcamy do tego, żeby rozmowę polubić, żeby subskrybować nasz kanał, a żeby ten materiał właśnie też jak najszerzej udostępniać. No, Pawle, dziękuję Ci, że jeszcze raz zgodziłeś się ten temat podjąć. Dziękuję Ci, Łukaszu, za tak miłą rozmowę dla mnie, bo zawsze jak czymś się interesujemy, to fajnie o tym porozmawiać. Dziękuję Państwu, mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawy materiał. Zapraszam, no, tak jak Łukasz powiedział, do komentowania, zadawania pytań. Postaram się na miarę możliwości czasowych odpowiadać. Dziękujemy, do widzenia.